Cześć, z tej strony San i witam Was ponownie w Pillars of Eternity. Znajdujemy się na szóstym poziomie bezkresnych ścieżek. Mamy również dwa zadania, żeby zebrać ostrze i pieczęci, które są porozrzucane po całym tym kompleksie tunelów. No i tym się zajmiemy. Widzę, że na tym poziomie jest sporo nieumarłych. Póki co same szkielety. Ale za to w dużej ilości. O, jest już Dargul. O cholera, pulnąłem cztery następne. Może być dosyć ciężko. Tyle się tego zebrało. Ale to tylko szkielety, prawda? No już są prawie martwe. Nie wiem, co się dzieje z niezłomnym, że ma taki szary portret. Chyba umiera. Dokładnie. Jest prawie martwy. Weźmy od razu odpoczynek. Zresztą i tak drużyna była zmęczona, więc trzeba było to zrobić. Ostatnio zenchantowałem wszystkie bronie i dlatego tak pięknie się świecą. Jakoś wcześniej nie miałem okazji wykorzystać tego całego systemu zaklinania. Dodałem kilka efektów, mrożące uderzenie, zwiększona jakość i jeszcze efektywność. Tam przeciwko bestiom nieumarłym. Nie pamiętam już nawet przeciw czemu ją wybrałem, ale w każdej broni, u każdego członka drużyny wziąłem co innego, żeby się uzupełniali. Bo jak widać, na każdym piętrze mamy tutaj innego rodzaju potwory. Tutaj to chyba będzie jakaś pułapka. Jestem praktycznie pewny, że w tym miejscu jest pułapka. Nawet nie musiałem wchodzić w skradanie, żeby ją odkryli. Jest pieczęć. Jakaś pieczęć nadzorcy. Jeszcze nie wiadomo, do czego one nawet są. O, drużyna mi awansowała. Na który to już? Tutaj oczywiście wiedza. I przechodzimy dalej. Co my tu mamy? Zakaz. Wieczna nadzieja. Tych broni nie używam, więc nie jest mi to do niczego potrzebne. Dodatkowych zaklęć też za bardzo nie chcę. Dziki atak. Może coś defensywnego? Jeszcze są użytkowe, ale tutaj nie ma nic zupełnie. Weźmy ten zakaz. Przetestujemy to za chwilę. Teraz niezłomny. Prawdopodobnie wezmę to samo.
Tego nie chcę, już mam to na swojej postaci. To też jest do niczego. Mogę mu refleks wziąć, żeby lepiej unikał ataków, tak szybko nie padał. I na końcu zrozpaczona. Nowe zaklęcie 5. poziomu. Nie brzmią zbyt dobrze. A jakieś starsze może? Tylko obniżanie cech, a to się nie sprawdza. Chyba, że na jakiegoś bossa. Weźmy to osłabienie. Teraz talent klasowy. Może być ogłuszenie. I ruszajmy dalej. Więcej truposzy. Zakaz. Zobaczmy jak... Ale to ma gigantyczny obszar. O, mamy jakąś bramę. Prawdopodobnie wyjście z tego poziomu. Okej, przebiliśmy się do łuczników. Zagubiony duch. Prawdopodobnie z tego ciała. Zamieńmy z nim parę słów. Nic ciekawego to nam nie powiedział. Aha, to są drzwi od tych pieczęci. Póki co nie mamy wszystkich i nie wiemy nawet gdzie je ustawić. Brakuje nam jednej pieczęci. Chodźmy ich poszukać. Może ostatnia będzie gdzieś w okolicy. Chyba, że trzeba będzie zejść niżej i później się wrócić. I dopiero otworzyć te drzwi. Kto wie? Ale tutaj armie na nas po prostu wybiegają. Muszę przyznać, że ten zakaz się nawet sprawdza. Robi swoje na takim gigantycznym obszarze. Okej, mamy ich z głowy. Poszukajmy pułapek. Albo skrytek. Cała masa złomu. Nic tutaj nie ma. Został nam jeszcze most. No, dawajcie. Trzeba szybko zabić tego maga.
Chociaż z tego co widzę, to bił z autoataku zamiast używać jakichś zaklęć. Oczywiście pułapka. No i jest ostatnia pieczęć. Otwórz drzwi. O, jeszcze jakaś zbroja wypadła. Ale to raczej nie było to. Skóra ochronna. I co to daje? Redukcja obrażeń, okej. Średni pancerz, wyjątkowa jakość. No to będzie dla łotrzyka, skoro on ma tylko solidny skórzany. Premia do cechy. Weźmy percepcję. I okej. Mamy super magiczny pancerz. Teraz trzeba odkryć, w jakiej kolejności ustawić te pieczęcie. I rozdać levele paladynce i wojownikowi. Okej, weźmy głęboką wiarę. I to wszystko u niej? No to wygląda. Teraz Eder. Dodatkowe powalenie jest bezużyteczne, więc też weźmiemy mu refleks. W końcu jest tankiem i to tyle też. Żadnych dodatkowych talentów ani umiejętności. Zobaczmy dziennik. Mamy trzy kolory. Spróbujmy. Szafirowa w lewej. W środku heliotropowa. I na koniec w prawym perydotowa. Otwórz drzwi. Udało nam się dobrze je umieścić. Możemy przejść dalej. Oczywiście kolejne pułapki. O, nawet skrytka. Trochę kasy. Co my tu mamy? Opal. No i w ten sposób kolejny poziom ukończony. Schodzimy na siódmy. Myślałem, że to będzie coś dodatkowego, a nie tylko odblokowanie przejścia niżej. Szkoda. Epicka przygoda w warowni. Przypiszmy ją komuś. Co się tam jeszcze wydarzyło? A, dzień wypłaty. No to nie jest zbyt ważne. Zguba ziemi i ognia. One mogą być dosyć groźne. Na szczęście mają mało życia. Okej, padły już. Pozbierajmy te pierwotne elementy i chodźmy dalej. Oczywiście moja drużyna musiała się zablokować w przejściu. Nic nowego. No idźcie do nich. Ciekawe, jak można oślepić kamień. No cóż, nie wnikajmy w to. O, jakiś mechanizm. Ale najpierw trzeba odnaleźć coś, co można tu włożyć. No cóż, wrócimy tu później.
Teraz do ognistej komnaty. O, upiory. Coś nowego. Źle to wygląda. Jeszcze mają połowę życia, a trochę już mnie poparzyły. Okej, trzeba będzie odpocząć. Chyba, że się uleczę szybko. Spróbujmy. No, przynajmniej trochę się udało. Co mamy w tej lokacji? W tej komnacie? O, jest skrytka. Znowu ten mechanizm. Pewnie też czegoś brakuje, oczywiście. Więc już musimy znaleźć dwie rzeczy. Ale prawdopodobnie są cztery komnaty. Jeszcze będą od wiatru i od wody. Dobra, mamy ich. Trochę złota w skrzyni. Klucz plus pryzmat deszczu. Aha, czyli musimy znajdować te pryzmaty i umieszczać je w odpowiednich komnatach. Wszystko już jest jasne. No to szukajmy dalej. Tu na pewno będzie komnata deszczu. O, pojawił się na sekundę duch, który nas ostrzegł. Szkoda, że tuż za nim jest cała armia tych zgub i upiorów. Ale nie takie armie zabijaliśmy. Znowu zabijają nam niezłomnego. Czy on naprawdę umiera? No, ma strasznie mało zdrowia, uciekaj. Mam nadzieję, że tylko zemdlał, a nie żyje. Czy tutaj w ogóle można wskrzeszać ludzi? Podniesiesz się? Okej. Było blisko. Zbierajmy złom i chodźmy dalej. O, ten zadziałał. Co mamy za tymi drzwiami? Zejście niżej. Póki co je zostawmy. Jeszcze tutaj nie skończyliśmy odkrywać. Więcej tego samego. Jestem zdziwiony, że nie ma tutaj żadnych pułapek praktycznie. Tym razem dostaliśmy pryzmat ognia.
Cholera, jakie to obrażenia zadaje. Po prostu tragedia. Okej, okay, uruchomiliśmy ten ołtarz. Czy co to jest? Hram. Możemy jeszcze ruszyć ten ognisty. Zobaczmy questowe itemy. Pryzmat ognia i deszczu. Czy to nie było od deszczu? Jak widać, nie. Okej, okay, otwarte drzwi, a za nimi skrzynia z pryzmatem ziemi. No to już mamy wszystkie. Pozostało tylko je umieścić na ich miejscu. Magiczna broń. O, ma własne imię. Ale nikt u mnie różdżki nie używa. Chociaż może byłaby lepsza od kuszy. Zobaczymy. Oczywiście zguby deszczu. O, nawet szlam tu mają. Okej, okay, i wracamy na początek, umieścić kolejne dwa. I mamy to z głowy. Ciekawe, co się wtedy stanie. Bo przejście na następny poziom mamy już odblokowane. Więc jakiś przedmiot? Boss? Cokolwiek? I jeszcze jedno. No i co teraz? Umieściłem wszystkie cztery. Zgadza się? Dokładnie. Może coś w tej komnacie? Były tu jakieś runy, ale nie widzę, żeby cokolwiek się pojawiło. Tutaj? Chyba, że to po prostu tak dla beki zrobili. Pobiegaj, poustawiaj kryształy, ale nic się nie pojawi. Na to wygląda. Jesteśmy z powrotem. Dołączyłem Kanę do drużyny. Dlatego, bo tutaj chyba jest kawałek zadania dla niego. Pamiętam, że on chciał zbadać i odnaleźć coś w tych ścieżkach i prawdopodobnie jest to tutaj. Tylko trzeba mieć go w drużynie, żeby to się uaktywniło. A przynajmniej tak przeczytałem. Znaleźliśmy. I pojawił się szkielet. Szkielet mag nawet. Wow, przywalił mu zaprawie całą wytrzymałość z tej swojej strzelby. Nieźle.
Kolejne tragiczne zadanie. Misja ukończona, czyli Kanę też mamy z głowy. Z rozpaczoną matkę z naszej drużyny została ona i niezłomny. Poza tym mamy jeszcze zadania dla towarzyszy. Dla naszego oczywiście maga, druida. To chyba wszyscy. Nie mogę teraz zobaczyć, kto tam siedzi w tej warowni. I póki co na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!